Od kilku lat na terenie gminy Świerklany rozdawane są paczki z żywnościami dla potrzebujących, które wspiera Caritas. To on zawsze przygotowywał paczki, jednak w związku z panującą pandemią powstał pomysł na całkiem nową, ciekawą akcję. Przygotowujemy żywność do rozwiezienia dla naszych mieszkańców. My korzystamy z pomocy żywnościowej z programu FEAD. Naszą organizacją partnerską jest Caritas, z którą współpracujemy już od kilku lat i dotychczas to ona przygotowywała wydawkę żywności dla naszych mieszkańców. Jednakże z uwagi na obecną sytuację spowodowaną koronawirusem postanowiłam, że tym razem zorganizujemy to sami, żeby nie narażać naszych mieszkańców na zagrożenie. W akcję włączyli się licznie przybyli strażacy, ale także Wojska Obrony Terytorialnej. Dlatego też poprosiłam strażaków ochotników ze Świerklan, z OSP Świerklany, aby nam pomogli. Nie spodziewałam się, że tak licznie do nas przybędą i będą pomagać nam pakować te paczki. Także dzisiaj jest pierwszy dzień akcji, natomiast jutro paczki do naszych mieszkańców zostaną rozwiezione przez Wojska Obrony Terytorialnej, którzy też zaproponowali nam taką pomoc, gdybyśmy potrzebowali pomocy, więc tutaj dzisiaj działamy pełną parą. Paczki zostały przygotowane i przekazane dla 130 osób.